Państwa na konferencji prasowej po meczu Siarka Tarnowrzec z Talsaną. Są z nami trener gości pan Roman Lechoszest oraz drugi trener Siarki Michał Kozłowski. Przepraszam. Jako pierwszy głos zabierze trener gości. Proszę trenerze, proszę udzielić się refleksji na temat meczu. Na pewno jestem zawiedziony wynikiem, bo uważam, że drużynę stać na to, żeby grać drugim i osiągać wyniki oscylujące koło przynajmniej remisu Siarką Tarnowrzec na tą chwilę. Dlatego wynik 0-5 nie bardzo rozczarowuje. Zawodnicy mają umiejętności, a nie zostało to dzisiaj jakoś pokazane. I dlatego Siarka wykorzystuje błędy bramkarza, również naszego, strzela gole. Taki wynik. Ale muszę przyznać, że jednak była zdecydowanie lepszym, bardziej zdecydowanie. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z tą twardą grą. I jeżeli tego mankamentu nie poprawimy, to nie staniemy się czołową dużą trzeciej linii, taką na pierwsze czy drugie miejsce. Co do analizy zawodników, no to tam przeprowadzę sobie w późniejszym czasie, sobie indywidualne błędy, bo były właśnie zaangażowanie, mówię, twardości w grze i błędy takie, które się pojawiały, przyszliśmy tak to wykorzystać i dlatego jest taki wynik. Na tę chwilę mam tyle do powiedzenia, że pytanie mi coś pomoże. Pytania do trenera? Gości? Za to dziękujemy trenerowi. Teraz o głos poproszę Michała Kozłowskiego. Proszę Państwa, cóż można powiedzieć po takim meczu? Z takim przeciwnikiem taki wynik to tylko książę się cieszyć. Ale no, proszę zauważyć sytuację, że nie pamiętam już, która minuta była na samym początku przeciwnika rzut karny. Bodaj czwarta minuta. I mecz mógł całkiem inaczej się potoczyć. Tak to w piłce jest. Łukasz Świsiak wybronił rzut karny, za chwilę później Jacek Kuranty strzelił bramkę i to było widać, że drużyna gości jest już nie całkowicie może, ale jest już mocno podłamana. Nasza agresywna gra, szczególnie w środku pola, spowodowała to, że wytrąciliśmy atuty drużynie gości w postaci rozgrywania piłki przez Kuzickiego, przez Węgrzyna. I to, wydaje mi się, było kluczem do dzisiejszego zwycięstwa. A kolejna sprawa, że no praktycznie dzisiaj nam w pierwszej połówce praktycznie wszystko wychodziło. I to były główne przyczyny takiego wyniku, a nie innego. Pytania do trenera Siarki Tarnowrzec? Bardzo dobra gra stoperów dzisiaj. Jakubca i Beszczyńskiego. Czy to jest para na następne spotkania? Tego nie wiem jeszcze. Następne spotkanie dopiero za tydzień, ale z drugiej strony no, wygrywając, strzelając 5 bramek, nie tracąc żadnej, no, ciężko by powiedzieć, że gra stoperów była słaba. Jakie były stopy? W ocenie, że rzeczywiście grali dzisiaj bardzo dobrze. No powiedzmy, że dobrze. Inne pytania? W wyniku 4-0 dla Siarki nie wchodzić młodzi zawodnicy, odgrywać się na boisko, tylko tacy, którzy mają trójkę z przodu już. Z tego, co weszli zawodnicy, cztery zmiany były, to chyba jeden miał na trójkę z przodu. No ale się prosiło, żeby chociaż był Arek Duda przed zamiast Mariusza Łukaskiego na pozycję do Jacka Kurantego. No, dlaczego Arek, a nie Mariusz Łukaski? No Arek jest młodszy, prowadziliśmy 4-0, kiedy ugrywać młodzież, jak nie w takim spotkaniu. No, panowie, no teraz można teorię sobie do wszystkiego dobierać. No, byśmy wprowadzili Arka, byśmy wprowadzili Rożka, stracilibyśmy bramkę, czyli złe zagranie byście zarzucali, żeśmy nie wpuścili bardziej doświadczonego zawodnika, żeby uspokoił grę. Akurat był taki moment na boisku, że w drugiej połówce wydaje nam się z trenerem, że był taki okres chaotycznej gry. Chcieliśmy to uspokoić, chcieliśmy Jacka Kurantego zdjąć z boiska ze względu na to, że miał już żółtą kartkę, a różnie mogło być dzisiaj z panem sędzią.
Waszym ulubionym. No, szczególnie moim. Tak. Waszym. Pytania? Dziękujemy Państwu za konferencję prasową po meczu. Siarka Tarnobrzeg, MTS Stalsanow. Do zobaczenia.